Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweiger, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a my dziś powiemy o e, prostytutkach e, Ziobry, e, o froncie obrony Ziobry. To ciekawe, e, jak on przebiega. Z takich rzeczy, które mnie zaskoczyły, to jest takie otwarte wystąpienie po stronie... Zbigniewa Ziobry, Roberta Mazurka, obecnie i wciąż jeszcze dziennikarza RMF-u, ale w tym wypadku coraz częściej kojarzonym z kanałem Zero. Na kanale Zero Robert Mazurek, pozując jeszcze wciąż na obiektywnego człowieka, na człowieka, który nie jest jeszcze w jasny, zdeklarowany, zrobił taki parę zawodów, takich zabiegów socjotechnicznych. Jako dowód bycia ludzkimi panami zestawił fakt, że służby weszły do domu ziobry pod jego nieobecność, podczas kiedy CBA czekało kilkanaście godzin, na senatora Gawł wtedy jeszcze posła Gawłowskiego, kiedy zarządzono jego przeszukanie. Mazurek sugerował, że kiedy Ziobro dojdzie do władzy, kiedy PiS odzyska władzę, będzie zemsta i że będzie to zemsta uzasadniona. Ziobro w tej opowieści, Mazurka miał być takim ofiarą, się z Platformy Obywatelskiej. To jest jawnie ogromna różnica niż sposób, w jaki podchodził do, jak się później okazało, bezprawnych działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Ziobry, na przykład przeciwko Romanowi Giertychowi. W tamtym czasie Mazurek wypowiedział słowa, że ubolewa, że na sprawę Romana Giertycha patrzy się jako na sprawę polityczną, a nie w domyśle na kryminalną. E, oprócz tego, mocne wsparcie tutaj dla, ale to już jest jasne, dla zaatakowanego obozu władzy daje. Rafał Ziemkiewicz. Ziemkiewicz razem ze swoimi kolegami z Do Rzeczy jest umoczony po uszy w branie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Tutaj innej drogi, innego innej rzeczy nie można oczekiwać. W wypieraniu wizerunku, niestety, bierze udział Polsat. Wywiad Zbigniewa Ziobry. W Polsacie był niestety bardzo, ale to bardzo łagodnie poprowadzony z takim e, e, pokazaniem, do, brakiem dociśnięcia. Zabrakło pytań e, do Zbigniewa Ziobry e, o działania służb, e, On e, jemu podległych. Ja się na, na stanie zdrowia. Ponieważ tak. Bieszka go stara bardzo grzecznie, bardzo spokojnie, ale porównując to z innymi wiadami i, i co ziobro miał tam do powiedzenia, było to niezwykle, niezwykle łagodne. Więcej no, miało to wydźwięk obrony ziobry, pomocy ziobrze. Ja rozumiem tę, 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 tę chorobę i ten stan. Natomiast pozwolić ziobrze robić martyrologię. Tym bardziej, jeżeli przeczytacie Państwo na przykład ocenę pana profesora Szczylika. Taką bardzo interesującą, pozornie nie odnoszącą się do stanu ziobry, a jednak tutaj jest to niezwykle wymowne. Przeczytajcie Państwo, to jest, to jest naprawdę bardzo istotne. I, a patrząc na to, jak przedstawia tę sytuację Rafał Ziemkiewicz i, i Mazurek. Wygląda, wygląda to fatalnie, no bo to jasne, że rozumiemy, że historycznie bronią bronią ziobry, jaki całe kakao, misztor, gmys i ta, i ta, ta część tej, tej sceny politycznej, bo to tak i funkcjonariuszy mediów PIS. Natomiast jeżeli chodzi o część dziennikarzy, to oni no, wszystko traktują przez pryzmat zdrowia. No, ja się zgadzam, ale skoro Ziobro może mówić, to trzeba go zapytać o te konkrety. I o konkrety nikt, nikt nie pyta, Nikt, nikt. Zobaczcie, chociażby ostatni wywiad z Bielanem. Pan redaktor Bielana konkretnie zapytał. I wiem, że powiecie, że tutaj nie ma tego tematu związanego ze zdrowiem. Ale... No, skoro Ziobro decyduje się, Ziobro atakuje, bije, yy, stara się odwrócić tą narrację, no to idzie, to mówi. Może mógł powiedzieć, czy, 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 czy trzymacie się dalej tej starej wersji, bo jestem bardzo chory i nie dam rady. Nie mogę. Dobrze. Tutaj... Pamiętacie, jaki hejt wydał się na panią yy, redaktor Elizę Michalik, która powiedziała, że jeżeli, że, jeżeli, że według niej Ziobro jest w innym stanie zdrowia. A jeżeli Ziobro to udowodni, to na przeprosi. Tak. Bardzo uczciwie powiedziała. Jeszcze raz polecam Państwu przeczytać to, co powiedział Pan Profesor Szczynik. Jeden z, na razie, z, z, z najlepszych specjalistów onkologów. I, i to, by był te, to byłaby ta część e, dotycząca stanu zdrowia. To jest celowe. Pani redaktor Gozdyra jest bardzo doświadczoną. E, dziennikarką i może rozumieć, że ta narracja jest kierowana w zupełnie inny, inną stronę. I że po to był ten wywiad. Ten wywiad de facto ocieplił Ziobro. Natomiast Ziobro miał być w, w, w Telewizji Republika, miał swój wywiad mieć. Ja nie widziałem go już. Czyli Ziobro zrozumiał, że to mu najlepiej nie robi. Jest również szereg dziennikarzy, którzy na przykład w, włączają się w, te, w ten front obrony dziobry, atakując panią e, prokuratorów, że to, to była taka. To jest to, bardzo Atakując od Bodnara. To jest front obrony Ziobry. To jest próba w ogóle stworzenia, odwrócenia uwagi od tego, co się obecnie dzieje. To jest zabawne, że Patryk Słowik, który był autorem tego materiału dotyczącego. Pani prokurator Wrzosek. To jest taki materiał stawiający, próbujący roze, ro zrobić aferę z faktu, że Pani prokurator Wrzosek złożyła kilkadziesiąt wniosków blokujących przekształcenie w Firm czy znaczy tych firm przekształcenie statutów spółek publicznych polskiego Radia i telewizji w taki sposób, żeby zablokować wprowadzenie likwidacji. Chodziło o to, żeby likwidatorem musiała być osoba z obecnego stafu kadrowego. Absolutnie niezgodna z kodeksem spółek handlowych z wieloma rzeczami. I robi to dziennikarz, który akurat nie jest, o którym trudno powiedzieć, że jest propagandzistą, ale ma w swoich annałach, ja pamiętam, taki jego tekst, którego pewnie wolałby dziś nie pamiętać, jak Patryk Słowik opowiadał o tym, jak prywata ministra Ziobry, czyli sprawiedliwość w skali mikro, i e, pamiętam taki, teraz e, tutaj przeczytam e, fragment, który nam nie zrobił wrażenie. Rzecz w tym, że w stosunku do Zbigniewa Ziobry można sformułować szereg zarzutów. Ten o zaangażowaniu się prokuratury śmierci jego ojca jest jednak absurdalny. Sprawę warto rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, czy śledczy powinni prowadzić postępowania w sprawach, w których pokrzywdzonym jest prokurator generalny i jego rodzina? Zdaniem wielu posłów opozycji nie. A ja pytam, a dlaczego nie? Co więcej, nie widziałbym niczego złego w tym, że Ziobro osobiście wydałby polecenia, aby prokuratorzy intensywniej zainteresowali się sprawą potencjalnie nierzetelnych ekspertów. Dopiero co miałem podobną sytuację, jeden z moich dobrych znajomych przede do mną jest ciekawym do opisania tematem. Czy powinienem go spławić, a temat wrócić do kosza tylko dlatego, że przede mnie kość, kogo znam, zna nie osoba obca? Kluczem do oceny powinno być rzetelne spojrzenie na sprawę, a nie fakt, czy dotyczą znajomego bądź matki. A czy mamy dowód na rzetelność ziobry, ja go nie mam. Rok 2016. Klasyczne w... robienie łaski. To takie klasyczne Janku też można. To jest przede wszystkim obrona. To jest metra robienie łaski, tak, to można to robić. Tak, powiem w ten sposób. Natomiast pan, żebyśmy byli sprawiedliwi, pan Patryk Słowik ma w swoim portfolio, teksty również bardzo odważne, jak to, że w grudniu 2021 roku, kiedy pojawiła się sprawa Pegasusa, jako jeden, naprawdę z niewielu dziennikarzy mówił wprost, że jest to afera, przy której Watergate to pikuś. Ale tu nie ma, jakby to powiedzieć, jasnych granic w tych wszystkich działaniach. Ja uważam, że próba rozdęcia afery miała na celu przykrycie z jednej strony sprawy Ziobry, sprawy Funduszu Sprawiedliwości, z drugiej strony zaś tam jest wymieniona kancelaria tam Clifforda, która pracuje dla Bartłomieja Sienkiewicza i w mojej ocenie oprócz wątków politycznych mamy też wątki biznesowe które po prostu, w których po prostu duże korporacje, duże firmy prawnicze walczą o zlecenia i to jest Clifford często po prostu ma konkurencję i umówmy się tak mocne uderzenie powiązanie, zasugerowanie że Pani Wrzosek korzystała z materiałów tej firmy składając, uwaga, w interesie publicznym, w interesie nas wszystkich, żeby nie można było zablokować... Będąc jeszcze w gnieździe lwa, pamiętaj, że tak, drukowa do... była ziomrowa po prostu. Tak, że nie mogła tego drukować na swoich, na, na, gdyby zrobiła to tego, to by po prostu E, zrobiła podłogi. garaż, Jostrzelowski, ga, garaż to wszystko Ale było. Działo. to, mamy, to mamy, mamy ten front obrony Ziobry, on jest, musicie Państwo wiedzieć w ogóle jak y, funkcjonują media. Y, jest coś takiego, co się nazywa przemysłem przykrywkowym. Czyli w momencie, w którym jest, pojawia się bardzo niewygodny temat dla jakiejś określonej sceny politycznej. Umówmy się, wjazd prokuratury i służb do Zbigniewa Ziobro i jego najbliższych współpracowników jest niewygodnym tematem. Dlaczego? Dlatego, że sprawa defraudacji funduszów, sprawa sprzeniewierzenia tych środków jest bardzo prosta i czytelna. Te pieniądze wydawano po prostu bez żadnej kontroli na rzeczy, które nie miały nic wspólnego z działalnością, znaczy z taką Funduszem Sprawiedliwości z pomaganiem ofiar. Dawano te pieniądze do dziennikarzy, dawano te pieniądze na przykład do koła gospodyń wiejskich, uprawiano za te pieniądze politykę, której celem było jak najlepsze sprzedawanie osoby Zbigniewa Ziobro. Ziobro miał być tym wielkim polskim politykiem, który się Wiecie Państwo, w wyborach w 2023 roku prezydenckich w Turcji, ja widywałem na przykład takie sceny, że Erdogan, Recep, szedł i na ulicę rozdawał pieniądze. Jak mu się kończyły, to stało kolejną... Tego normalnie, wyobrażacie państwo sobie polską demokrację, w której idzie człowiek i tak po prostu rozdaje pieniądze, wita się, rozdaje... Kadyrów tak. to robił, Janku, bardzo często. Ale I to jest teraz tak, tak robi Raczopka tego. A co robi Ziobro? Co robią jego ludzie? Oni wysyłają po kilka tysięcy złotych do koła, do kół gospodyń wiejskich do służby, do tych, do ochotniczych straży pożarnych setki milionów złotych poszło, tam bodajże 150 milionów złotych. Ktoś powie, że to są szlachetne cele. Tak, tylko, że to nie powinno iść jako podarunek Zbigniewa Ziobro z Funduszu Sprawiedliwości, jeżeli to powinna być normalna dotacja, która idzie z budżetu. Oni po prostu zrobili z tego mechanizm polegający na tym, to ja zbigniew Ziobro, to ja tam Michał Woś, to ja Marcin Romanowski ci daję te pieniądze w imieniu, i to zawsze tam szedł, że na końcu to było w imieniu Zbigniewa Ziobro. Ale oprócz Próbowa tego. budowania czy... struktur lokalnych. Robili to między innymi właśnie Ochotniczą Strażą Pożarną, i próbowali robić. I próbowali to robić strukturami lasów państwowych. Budowanie struktury partii dla siebie. Po co to robili? Struktur lokalnych partii. Tak to szło, bo, bo, podobnie, bo podobnie było, Szanowni Państwo, yy, przy tym upartynieniu lasów państwowych, to nadleśniczy, który nie miał tam tutaj, nie działał w strukturach partii, no nie mógł, nie mógł funkcjonować yy, rzeczywiście. To, to, to była ta część, bo, bo Ziobryści mieli, mieli problem ze zbudowaniem tych struktur. I, i z, z naszych pieniędzy, tak jak Janek mówi, pod swoim szyldem, yy, sami yy, też yy, dostając pieniądze... Yy, Również budowali swoje struktury po to, żeby być silniejszym, żeby, żeby móc dalej rządzić i żeby, żeby móc dalej dostawać więcej pieniędzy. No po prostu to jest jasne. To tak wygląda. Dziś, jak patrzcie, patrzcie na to, jak się zachowują konkretne redakcje, minęły. Mamy wtorek, mieliśmy wtorek, przepraszam, w którym doszło do przeszukań. Moment ataku na panią prokurator Wrzosek to jest dwa dni później to jest taki moment, w którym ktoś próbuje po prostu odwrócić uwagę opinii publicznej od kłopotów władzy. O kropnie śledzi źli, którzy mają swoje za pazurami między innymi i przywróceni przez atakują siobre. Ale ale tam narowę, jest, ale tam, jest... tam nie, nic się takiego nie, nie zdarzyło, tam nie znaleziono. Co to za problem, że znaleziono akta wyniesione do domu we własnej sprawie, we sprawie ojca. Nic. To ci źli śledczy. Źli śledczy wrócili. A takim przykładem jest prokurator Wzrosek, która e, drukowała, czy, czy po, mia, miała pomoc z kancelarii prawnej tutaj z boku. Będąc w Gnieździe Lwa, gdzie był Ostrowski, który, który atakował, atakował ministra Bodnara. E, usiłowali, pamiętacie państwo, zrobić jakiś pust w prokuraturze. Nie, nie przyjąć tego i Prokurator Wrzosek do nich się nie zwróciła i, i im nie pokazała tego, że planuje, że, że pokazuje w jaki sposób pomóc, żeby zamknąć szczujnie. No nie dobra, prokurator Wrzosek. No nie dała im, bo oni by oczywiście pomogli i oni by zamknęli szczujnie. Zrobiliby na materiał. To jest hipokryzja. To jest naprawdę hipokryzja. Zresztą Donald Tusk jasno pokazał w swoim tweecie, kiedy odwaga była potrzebna i podziękował wszystkim. Bardzo jest, 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 jest na miło. Na pewno tutaj pani Prokurator Wrzosek też, też odebrała to jako, jako wsparcie. Przecież ta narracja, ta narracja, poza tym ta narracja również do, do niej oczywiście włączyli się. Gmyz, nisztor, reszta tych, tych, tych dziennikarzy, którzy ten temat tylko cały czas. Ustawiają w kierunku zdrowia Zbigniewa Ziobry. Niezwykle ważne, ale zdrowie to nie jest. Nie jest to coś... jest najbardziej zabawne jest najbardziej zabawny sposób narracji. Wiecie Państwo, na przykład, na przykład Rafał Ziemkiewicz przedstawia historię kobiety, która teraz ma mieć postawione zarzuty za bezprawne próbie, próby stawiania zarzutów. Ziobrze, nie Ziobrze, tylko temu Krzysztofowi Brejzie, przedstawia go jako, jako, jako ofiarę nowych siepaczy z prokuratury Bodnara. Więc przypomnijmy, co się stało. Krzysztof Brejza nie miał żadnej, nie prowadził żadnej działalności przestępczej, nie było wobec niego żadnych dowodów, nie było poszlak, nie było niczego. Pewna złapana pani na, na okradaniu y, urzędu miasta w ramach wyjaśnień zdecydowała się obciążyć y, kompletnie absurdalnymi zarzutami, y, z którego jakimś klum miało być to, że gdzieś kiedyś, w jakiś sposób pan Brejza przyjął jakiegoś, y, jakiś tablet o wartości y, tam do 300 zł. I to miało być jakimś takim. To było tym powodem, na którego wydano kilkadziesiąt milionów złotych i rozpoczęto operacje specjalne przeciwko y, Brejzie. Kiedy to wszystko w ogóle padło, ona starała się mu postawić zarzuty, bo tak kazali przełożeni. Dziś do kiedyś... ojcu. ojcu tak, ale Oraz dziś zarzut. kiedyś zaczynałem, kiedy widać, że te wszystkie zarzuty są z czterech liter. Rafał on to już, to już nie jest dziennikarz, to już jest czysto oficer frontu propagandy politycznej. Zresztą to samo się dzieje coraz bardziej z Robertem Mazurkiem. Oni już wychodzą z tego kostiumu, bo mieliśmy taką dyskusję z Tomkiem, który mówił, że trzeba w tym miejscu umieścić nisztora, że trzeba umieścić gmyza. Natomiast ja mówię, że dla... Po no co już w zasadzie te oczywiste? Tak, no, dla, dla, nich to, dla nich to jest wszystkich jasne i oczywiste, że człowiek taki jak Gmyz, który przez ostatnie 8 lat z naszych podatków... No, zarobił setki tysięcy, moim zdaniem powyżej miliona. Jego rodzina brała kasę z państwowych urzędów, spółek, bo żona była dyrektorem Uglińskiego, awansowała. Syn pracował razem z nim w TVP. Nie wiemy, jak z resztą rodziny podejrzewam, że e, podobnie. To był ten mechanizm, że cała rodzina szła i zarabiała gigantyczne pieniądze w spółkach Skarbu Państwa albo w urzędach. Tak było z żoną Wąsika, która dostała stanowisko e, kierownicze. E, tak było z żoną Kamińskiego, która nagle się odnalazła w sądzie. I synem. I synem. Syn, który dostał e, pensje w Banku Światowym 50 tysięcy, nawet więcej. Wiecie Państwo, nie, to nie będę mówił 50 tysięcy miesięcznie. To media mówiły, ale tam przy odwoływaniu się okazało, że tam ta kwota była jeszcze większa. Facet, który nie miał żadnego doświadczenia międzynarodowego, żadnego doświadczenia ekonomicznego, dostał po prostu pracę w Banku Światowym, ponieważ tatuś był szefem bezpieki tatuś, który wszędzie indziej roztaczał taki nip, jaki to jest skromny i uczciwy i żyje e, e, po prostu zgodnie. jaka ceta. Jaka tak, jakaś ceta. Chyba tylko, tylko na czterech łapach pójść. Więc mamy, mamy, drodzy Państwo, e, historię. To na Bala Wajdera wskazałeś również, jak Bala Wajdera. Tak, to, ale to, to jest ten mechanizm. W każdym razie mechanizm e, obrony ziobry polega na tym, że wchodzi. E, Wchodzi Robert Mazurek cały na biało, i opowiada historię, mówiąc, że ja wam nie mówię, co, masz, co mam myśleć, to ja już powiem Państwu tak od razu, jeżeli ktoś zaczyna i mówi, ja wam nie będę mówił, co wy macie myśleć, to oznacza taką sprytną manipulację, to ja wam właśnie powiem, co macie myśleć. To jest, drodzy Państwo, jeżeli ktoś ci mówi, ja cię nie straszę, to, yy, to jest jedyny komunikat, który zostaje w głowie człowieka, to jest, to jest straszenie. Dlatego, że słowo nie strasze oznacza przekazanie strachu. To są takie, drodzy Państwo, sztuczki i zabawki. Tomek na ten temat wie dużo więcej. Pomyśl sobie, że cię straszę, ja ci tylko ostrzegam, albo mówię ci coś, wydarzy. Co się wydarzy. Tak. I. Yy... Wychodzi y, y, Mazurek, opowiada o tym, jakie było grzeczne y, CBA, jak były grzeczne i kulturalne służby za rządów y, c, y, tego, co było nieprawdą. Czego najlepszym przykładem jest Tomek Schweiger, któremu chcieli zastrzelić dwa psy, któremu zniszczyli furtkę, y, któremu y, poniszczyli. Y, w e, domu e, jak tam e, była też jeszcze zabawa z monitoringiem e, do, pokasowali oczywiście monitoring, pokasowali e, to żeby nie... O, by... Kolejne drzwi jakieś, jakieś mózgi jakieś tak, rzeczy tak. bo, bo więc... sprzęt Tak, tak więc... E... I trzymają ten... Popękałem, popękane żebra, a drugim razem wyjazd na tak? No, razie... Tak, tak. więc szanowni państwo, zadawanie w momencie, kiedy skądinąd bardzo sympatyczna pani redaktor Gozdela niestety przyjmuje na siebie rolę takiego bycia dobrym gospodarzem, takim w stylu trochę Moniki Jaruzelskiej, a nie dziennikarzem w stylu pana Piotra Marcinkiewicza, tak, który... Pana, o, pana Adama ten... Wilana po prostu. Yy, no z... panie redaktor Olejnik w ostatniej rozmowie właśnie między nimi na temat dziobry z y, byłym biznesem Wójcikiem, no bo po prostu też bardzo mocno, bardzo konkretnie. Skończyło się z nimi. Y, takie rozmowy, bo chciałem użyć tak, jak mówimy, mówimy często. Y, y, Sami jak jesteśmy, żeby Państwa tutaj nie obrażać tym językiem, skończyło się już to. Wiecie Państwo, co ja chcę powiedzieć. Teraz z nimi rozmowy są normalne, bo pamiętacie, to tak już to wyglądało już wtedy, kiedy na przykład tyle razy o tym mówiliśmy. Janek to zaczął. Z, dlaczego nie mówicie Czarneckiemu, że jest złodziejem? I to jest ta sama metoda. I to jest częściowo obrona, no legitymizowanie go, bo jeżeli zapraszacie faceta, który. który ma, ma takie, ta, takie, problemy, takie problemy, z prawem i nie pytacie go o to, tylko pozwalacie mu się wypowiadać na inny temat, to jest obrona. I to jest tutaj, to jest dalsza ciąg eska, eskalacji tego typu działania. I wyszukiwanie innego tematu, który miałby yy, jak gdyby przykryć, albo yy, również być taki przeciwstawny do tego, a że ale i ta druga strona jak robi? No jak robi? No źle, tak nie można. Tak, Szanowni Państwo, to jest te rzekome traktowanie księdza aresztowanego w zły sposób, że nie dostał jedzenia, że... Ale modli się za swoich przeszedł. To nieprawda, oczywiście. że był zatrzymany w luksusowym hotelu, w domu prywatnym, nie zatrzymany był w pensjonacie, w wózku zdrowi, rzeczywiście u swoich znajomych, a kwestia tej, tej, tej kobiety, to oczywiście ona, ona była w pensjonacie. Także, Szanowni Państwo, zostawmy już to... Znaczy, inaczej podejdźmy do tego, do tego w sposób racjonalny, to są właśnie, to są właśnie takie typowe metody obrony zióry, między innymi obrony ziobry, ale zaangażowani są w tym ci, którzy no, czerpali zyski z tego układu. Tak to wygląda. Już nie mówię o, o, tej, o tej grupie kakao i jakim ozdobie, o, zdobie, o tych, tych innych, bo, bo ci którzy się bronią sami. Przed, przed zdjęciem, przyszłym zdjęciem immunitetu, przed zarutami. A tutaj, jeżeli chodzi o Ziemkiewicza, jeżeli chodzi o Mazurka i tych innych, to ci ludzie no spłacają dług. Spłacają dług i jeszcze być może wierzą w to, że będzie tak jak dawniej, bo teraz już nic nie zapowiada, że wrócimy do tej starej sytuacji. A oni naprawdę żyli dobrze, szanowni państwo. Teraz. Jest to co, to, co wielokrotnie mówiliśmy. Follow the man. jeżeli y, ktoś w końcu zrobi taką rzetelną listę y, otrzymanych re, prawdziwych wynagrodzeń, tych, łagodnie mówiąc, symetrystów, to będzie niezwykle ważne. Donald Tusk mówi, że również trzeba zrobić porządek w mediach. I to jest to: pokazać, kto ile dostał de facto odpisu. Podstawy. Szanowni Państwo, historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Tutaj sporo ciekawych tekstów, oprócz tych, które są na okładce. Tutaj macie Państwo tajemnicę śmierci Batorego, jeden z najbardziej znanych i lubianych polskich królów Węgier. Do końca życia nie nauczył się mówić po polsku. Najprawdopodobniej zmarł otruty. Kto i dlaczego miał motywy, żeby go otruć? O tym w środku ale tutaj są takie materiały jak... O fińskim marszałku Mannerheimie, który w 1939 roku, 1940, co prawda, wojnę z Rosją Sowiecką przegrał, bo innego wyniku nie mogło być, ale przegrał ją w taki sposób, że, że Finlandia, co prawda, straciła 9% terytorium, ale zachowała suwerenność i udało jej się obronić państwowość. Zresztą pokazała, w jaki sposób należy się prowadzić wojnę obronną i że nie każda wojna obronna musi się skończyć przy dużej dysproporcji sił. Klęską tutaj ewidentnie pije do tego, co się wydarzyło w Polsce. I tajemniczy przyjaciel Rzeczypospolitej, mało znany Amerykanin, który przyczynił się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Historia na weekend jest w dobrych kioskach, w dobrych empikach albo na stronie capitalbook.com.pl, gdzie też ją można dostać w drodze wysyłkowej sprzedaży. Panie Jarosławie, Pan Zosiu przepraszam, przerwałem się pan Panie Jarosławie, Pan Nozosiu, się, pan, pan Jarosławie, pan Nozosiu po 17.30. Panie Zosiu, niech pan nie bierze tego jako, jako pewnik, bo rozmawiacie w swoim gronie, no znowu będzie awantura, że, że wiem o tym, że realizacje odbywają się, albo we wtorki, albo w, w czwartki. No tak, jakby tak zobaczyć statystycznie, to często tak się odbywa. Robiliście tak wy, bo wreszcie szukali, żeby na pewno ktoś ewentualnie dostał areszt. Jeżeli chodzi o pana i o te działania, że to akurat ma być ten wtorek. Ja nie wiem, ale wie pan. Ja bym się nie upierał, bo akurat przy wtorku i przy czwartku, bo okaże się, że to się zrobi w środę. A w poniedziałek to nie, raczej pan sądzi, że nie, bo, bo to jest święto. Pewnie nie, bo ludzie też muszą odpocząć, a może tak. Także bym się przy tym nie upierał, panie Jarosławie, spokojnie. Życzenia pan złożył w sobotę, pospieszył się, ale wszyscy mówią, to prawda, bo no, życzenia życzenia my złożymy w niedzielę państwu, chociaż Zdajemy sobie, zajemy sobie dokładnie, dokładnie sprawę, że to Pan już musi teraz tak się bardzo spieszyć, bardzo spieszyć, bo oni wiedzą, Pan, pan jest taki nerwowy, to kiedy złapali chwilę oddechu, żeby Pan jeszcze te krótkie życzenia wygłosił, by to dobrze, bo Pan na długie dystanse teraz do rozmów i do wszystkich rzeczy się nie nadaje, Pan wie. Pan po prostu cierpi. Kiedy? Kiedy przyjdą? Kiedy zamkną? W drzwi mocu. Tak, tak, tak. Ale pan nie będzie yy, ze snu podnosić skroni i stanie u, broni, stanie u drzwi. Tak. Bagnet na broń trzeba krwi. Na ten pistolecik nie ma jak złożyć bagnetu. No. Także. Potem bronieski. Na, tak, na ten pistolecik Jarosława, taki bardzo mały. Szanowni Państwo, do zobaczenia.